Witam Państwa w audycji Goście Radia 5. Dziś łączymy się z księdzem Lechem Łubą, byłym proboszczem parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana redaktora, szanowne Radio 5, oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy niniejszy właśnie włączają się w tę treść, którą za chwilę tutaj z panem redaktorem będziemy, tak powiem, technicznie produkować. Proszę państwa, drodzy... To jeszcze wejdę w słowo, się przedstawię. Dzień dobry. Z tej strony Artur Parafinowicz. Szerokie spektrum mam pytań, ale tym razem będziemy mówić o powstającym w Suwałkach nowym domu pomocy społecznej, powstającym w pokoszerowym budynku przy ulicy Płaskiego, prawda? 24. Oczywiście, tak. No proszę państwa, no właśnie. Myślę, że państwo wiedzą, gdzie taki budynek się znajduje. Jest to budynek czy gmach, gdzie właśnie rozpoczęła swoje funkcjonowanie parafia Chrystusa Króla. To było lat temu już prawie 30 rok, no nie prawie, ale 30 lat, to rok 1990. Wtedy właśnie ksiądz Krzysztof Kaczyński, ksiądz Rogowski właśnie, że tak powiem, odszukali taki budynek, który spełniał rolę ku temu, żeby tam funkcjonowała parafia, bo była i kaplica pokoszerowa i oczywiście były też pomieszczenia. No i oczywiście powstała parafia Chrystusa Króla, temu lat, jak powiedziałem, 30. Był trochę taki czas, kiedy tam się to wszystko mieściło, ale w międzyczasie powstał nowy kościół i powstała plebania i oczywiście w ten sposób budynek, który funkcjonował przez kilka lat, opustoszał. No tam oczywiście były różne spotkania, zwłaszcza odnowa w Duchu Świętym. No, ale na dzień dzisiejszy jest to budynek, który już wie, o co chodzi. To właśnie ksiądz biskup naszej diecezji, ksiądz biskup Jerzy Mazur, ksiądz dyrektor i w ogóle Caritas naszej diecezji w tym budynku zauważyli pomieszczenie dla ludzi starszych, czy nawet dla ludzi starych, którzy znajdą tam swoje miejsce. Oczywiście, jeżeli chodzi o motywację tego rodzaju pomysłu, jest to motywacja i oczywiście ewangelii, ale także motywacja diecezji naszej. Ta motywacja miała miejsce, czy swoje źródło miała wtedy, gdy był w naszej diecezji w Ełku papież, obecnie święty Jan Paweł II. Było to 8 czerwca, był to rok 1999, właśnie podczas takiej wizyty apostolskiej papież apelował, uwrażliwiał na nową wyobraźnię miłosierdzia, wzywał do praktykowania czynnej miłości bliźniego i przypomniał, że krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Właśnie to słowo, czy to zdanie, a zwłaszcza no słowo właśnie biedny. Człowiek biedny to niekoniecznie człowiek, któremu brakuje chleba, to niekoniecznie człowiek, który nie ma pracy i nie ma mieszkania jako bezdomny, ale człowiek biedny, to słowo jest rozumiane bardzo szeroko. Biedny to także ten, który nie ma zdrowia. Biedny to także ten, który sobie nie może poradzić z racji podeszłego wieku. Więc ta właśnie bieda w pojęciu biblijnym i w pojęciu papieskim jest rozumiana bardzo szeroko. I właśnie na ten apel odpowiada nasza diecezja, odpowiada ksiądz biskup Jerzy Mazur, odpowiada właśnie poprzez stworzenie nowego DPS-u. Oczywiście wiemy, że w naszym mieście, w Suwałkach, jest już taki DPS Kalina, no ale właśnie ponieważ społeczeństwo się starzeje, albo może inaczej wiek przedłuża się, bo jak wiemy, tych 90-latków, 80-latków i tak ludzi z zaawansowanych wieku jest coraz więcej. Ci ludzie potrzebują opieki, ci ludzie potrzebują serca, potrzebują pomieszczenia, potrzebują właśnie czegoś, co spowoduje, że ich życie czy ich dożywocie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Dlatego właśnie powstaje coś takiego, co będzie miało swoją nazwę Misericordia. Kalina to oczywiście ten DPS, jak wiemy, przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia, natomiast właśnie ten budynek, ten gmach, który jeżeli wszystko będzie szło dobrze, to gdzieś około 2-3 lat rozpocznie swoje funkcjonowanie. Jeżeli chodzi o to funkcjonowanie, to jak powiedziałem, potrzebne jest co najmniej 2-3 lata, 2,5 roku, zależnie od błogosławieństwa Bożego i także ludzkiego, proszę państwa, się to ludzkie błogosławieństwo, to owszem nasza modlitwa, ale także ta nasza pomoc w sensie oczywiście materialnym. Kochani, zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze zostało kilka dni starego roku kościelnego, które jak wiemy przeżywamy pod hasłem
Oto wielka tajemnica wiary. Oczywiście zbliżamy się do rozpoczęcia nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywali pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Uczcie, ale tylko tak przy okazji Świętej Uczcie Wieczerzy, tylko tak przy okazji, no właśnie. Proszę księdza, ja wejdę w słowo, bo odbiegamy tak trochę od tematu. Caritas pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na renowację tego obiektu. Milionów, tak. I potrzebne jest jeszcze wsparcie, tak, z tego co wiemy. Tak. Tak jest. No oczywiście to wsparcie będzie miało różne sposoby i różny charakter. Caritas wydała, proszę Państwa, kalendarz na rok przyszły. Ten kalendarz, czy takie kalendarze znajduje się w każdej parafii. Ofiara za taki kalendarz 15 zł, może być to ofiara większa. Jest tutaj właśnie na pierwszej stronie tegoż kalendarza informacja właśnie na temat tego budynku, na temat tego gmachu. My możemy właśnie złożyć taką cegiełkę na jedno z najnowszych naszych dzieł. Seminarne, przepraszam, Misericordia. Ono już rozbudowuje się. Jest to budynek, który ma 4 piętra. Jest to budynek, gdzie znajdzie się docelowo około 90 nowych miejsc dla osób w podeszłym wieku. Osób, które będą oczywiście chorzy, przewlekle somatycznie, wymagające opieki. Opieki nie tylko właśnie tej fizycznej, ale także duchowej. Co tam się znajdzie? Kaplica, właśnie ta kaplica, która funkcjonowała w parafii Chrystusa Króla. Ona będzie dalej funkcjonowała. Poza tym, co jeszcze, no właśnie, stołówka, centrum rehabilitacyjne, gabinet terapii zajęciowej, gabinet lekarski, pielęgniarski, pokoje jedno- i dwuosobowe. Jeżeli chcemy włączyć się właśnie w tego rodzaju dzieło, które jest właśnie wyrazem naszej postawy miłosierdzia, postawy tej, która jest bardzo ważnym elementem naszego życia, to właśnie bardzo proszę o nabywanie tego kalendarzyka, ale nie tylko, proszę Państwa, nie tylko, tam jest właśnie w tym kalendarzu podane są konta Caritas diecezji ełckiej i właśnie takie konto można wpłacić też dowolną ofiarę, jeżeli ktoś ma życzenie, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę wewnętrzną. No właśnie to taka ofiara, ona jest ofiarą, która może mieć charakter jako cel kultu religijnego, bądź też jako cel charytatywny. Oczywiście można to odliczyć od podatku, a także ten 1% od podatku, właśnie tutaj Fundacja Sienkowia naszej diecezji, więc proszę Państwa, serdeczny apel, serdeczna prośba i księdza biskupa, i wszystkich nasz duszpasterzy w Suwałkach i nie tylko, żebyśmy właśnie tego rodzaju akcję zauważyli i żebyśmy włączyli się. To jest także dla nas, nie wiadomo jak będzie wyglądało nasze życie, ale to jest dla naszych sióstr, dla naszych braci, może dla naszych rodziców, może dla naszych sąsiadów. To jest bardzo, proszę Państwa, bardzo ważne, kiedy społeczeństwo starzeje się, kiedy właśnie przebiega, kiedy ten wiek życia na ziemi staje się coraz wiekiem dłuższym, a nie zawsze ludzie starsi mają właśnie zapewnioną opiekę ze strony rodziny, bo jak wiemy, czasem rodzina technicznie dobrze się sprawuje, zapewnia jakieś tam finansowe potrzeby, tak, ale tutaj chodzi tutaj o serce. Chodzi o to, żeby coś więcej, żeby ten człowiek czuł się człowiekiem, nie tylko w sensie wyglądu zewnętrznego, ale żeby czuł się właśnie tym człowiekiem jako właśnie ta osoba ludzka. Dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Ksiądz Lech Łuba, były proboszcz parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Suwałkach, o nowo powstającym DPS-ie w Suwałkach. To tyle na ten temat. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.